Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku już po świętach i dzisiaj podejmiemy kolejny temat kosmetyczny, a tak naprawdę zakończymy sobie temat peelingów. I tak jak Wam wspominałam w ostatnim filmie z top 5, dzisiaj przedstawię Wam bardzo ciekawe propozycje, ale będą to peelingi pudrowe, peelingi takie granulkowe, bardzo fajne, o różnych składach, znajdziemy w nich enzymy lub też kwasy. Będą to preparaty z różnych półek cenowych, będą to preparaty zarówno od marek profesjonalnych, jak i od marki dostępnej w drogerii, ale będą to też kosmetyki na każdą kieszeń, więc znajdziecie również takie propozycje, które możecie sobie kupić na przykład w drogerii. Także od razu zabieramy się za przegląd. Dlaczego postanowiłam Wam dzisiaj opowiedzieć o właśnie tego typu takich pudrowych, granulkowych peelingach? No właśnie między innymi dlatego, że są to bardzo ciekawe preparaty, które w zależności od typu naszej skóry, ale również od tego, co znajdziemy w składach, możecie stosować albo codziennie, albo raz, dwa razy w tygodniu lub też co drugi, trzeci dzień. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że mają one bardzo interesujące, jak sama nazwa wskazuje, formuły. Czyli mamy tutaj proszek. Proszek puder, który wysypujemy sobie w zagłębienie naszej dłoni. Dłonie muszą być lekko zwilżone i rozcieramy go w naszych dłoniach lub też dodajemy odrobinkę wody właśnie w zagłębienie dłoni, rozcieramy i tworzy nam się taka delikatna pianka. Tę piankę nakładamy na naszą twarz, masujemy, w przypadku niektórych preparatów możemy zostawić nawet na kilka minut na naszej twarzy, żeby jeszcze lepiej zadziałały i zmywamy. Są to preparaty, które zawierają w składach bardzo delikatne detergenty, dzięki czemu osiągamy ten efekt oczyszczenia, umycia naszej twarzy. W większości przypadków też te preparaty zawierają różnego rodzaju substancje kojące, tak by sprawdzały się również do skór wrażliwych, ale mamy także substancje złuszczające, takie, które będą oczyszczały pory. Te peelingi fajnie sprawdzają się właśnie w takiej pielęgnacji, kiedy na przykład stosujecie ciężkie podkłady w ciągu dnia, takie bardziej matujące, o cięższych konsystencjach, kiedy posiadacie skórę mieszaną i tłustą i chcecie dobrze oczyszczać pory skórne, które zazwyczaj w przypadku tego typu skór są dosyć mocno powiększone, rozszerzone. Więc chcecie je też dobrze, ładnie tutaj oczyścić. Kiedy na przykład poszukujecie takiego preparatu, który będzie oczyszczał tylko Waszą strefę T, która wiecie, że ma problem z nadprodukcją sebum, że tutaj też pojawiają się właśnie te rozszerzone pory. Kiedy stosujecie regularnie filtry, zazwyczaj takie filtry, które mają w składach substancje promieniochronne chemiczne i chcecie dobrze oczyścić Waszą skórę właśnie z tych filtrów po całym dniu. Lub też na przykład mieszkacie w dużych miastach, gdzie zanieczyszczenie środowiska jest zdecydowanie wyższe, kiedy zanieczyszczenie tego powietrza, kiedy mamy smog i chcecie Waszą skórę dobrze oczyszczać w wieczornej pielęgnacji. Większość tych preparatów jest tak skomponowana, że nie będzie zaburzała Waszej warstwy hydrolipidowej. Więc mamy tutaj niższe stężenia kwasów, czy mamy połączenia pewnych enzymów, które będą łagodnie złuszczały, oczyszczały, ale po tych preparatach nie zobaczycie takiego efektu złuszczania, suchych skórek, napięcia skóry, jak może się to zdarzać w przypadku takich tradycyjnych płynnych peelingów, zawierających na przykład kwasy. Tutaj takiego efektu nie będzie, natomiast pojawi się w większości przypadków właśnie to dobre oczyszczenie, delikatne złuszczanie, będziecie mieć skórę bardziej rozświetloną, taką rozjaśnioną. W połączeniu niektórych preparatów zauważycie również, że ta skóra odzyska blask. To jest też świetna propozycja dla osób, które właśnie teraz po zimie chcą, żeby ta skóra odzyskała blask, żeby była taka rozświetlona, chcą wyrównać koloryt, albo mają też bardzo takie delikatne przebarwienia. Także widzicie, peelingi pudrowe, peelingi takie proszkowe, enzymatyczne, kwasowe, to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. No i właśnie, teraz przedstawię Wam 5 takich moich propozycji. Są to preparaty, które sama sprawdziłam.
Co prawda nie posiadam od wszystkich opakowań, ale pokażę Wam te, które opakowania tych, które mam aktualnie w domu, które stosuję. No i opowiem Wam oczywiście jak zawsze o składach, co tam ciekawego znajdziemy i zaczynamy od pierwszego preparatu, a mianowicie od marki Pur Les. Jak już doskonale wiecie, marka Pur Les jest marką profesjonalną, gabinetową, ale ma również w ofercie preparaty do stosowania w domu, do takiej pielęgnacji domowej. I w serii takiej oczyszczającej, gdzie mamy płyn micelarny, gdzie mamy produkty myjące, znajdziecie również peeling. Peeling enzymatyczny, peeling pudrowy, który ma bardzo ciekawą konsystencję, czyli właśnie ten taki delikatny puder po zmieszaniu z wodą bardzo ładnie rozprowadza nam się na skórze. Można go pozostawić nawet na tej skórze na kilka minut, żeby on też lepiej zadziałał i też skóra dzięki temu, żebyście widzieli na skórze, dzięki temu lepsze efekty. Ze względu na zawarte substancje aktywne, które znajdziemy właśnie w tym produkcie, jest to preparat, który można również polecać osobom właśnie posiadającym lekkie przebarwienie. Tak naprawdę nada się do każdego typu skóry, ale pamiętajcie, żeby zawsze wykonać próbę uczuleniową przed zastosowaniem tego typu produktu. Jeśli macie skórę mieszaną i tłustą, możecie spokojnie stosować go w codziennej wieczornej pielęgnacji. Jeśli posiadacie skórę suchą, normalną albo też wrażliwą, no to wtedy stosujcie go jako taki, można powiedzieć, tradycyjny peeling enzymatyczny, czyli raz, dwa razy w tygodniu. Co takiego ciekawego znajdziemy w składzie właśnie tego pudrowego, enzymatycznego peelingu od marki Pur Les? I tutaj zaczynamy od talku, następnie mamy glukozę, mamy właśnie łagodne detergenty, bentonit, mamy puder cytrynowy, hydrolizowany olej kokosowy, krzemionkę, olej z winogron, ekstrakt z bambusa, wyciąg z korzenia morwy, maltodekstrynę, olejek cytrynowy, sok z papai, witaminę E, ekstrakt z winogron, ekstrakt ze skalnicy rozłogowej, no i oczywiście substancje tworzące formułę, w tym między innymi zapachy. Bo tak, jest to produkt taki delikatnie perfumowany, więc tutaj też muszę to zaznaczyć dla osób, które lubią lub też nie lubią zapachowe kosmetyki. No i zwróćcie uwagę, w składzie tego preparatu znajdziemy właśnie ten puder cytrynowy czy olejek cytrynowy, który będzie działał na te lekkie przebarwienia na naszej skórze, czyli to, o czym wspomniałam wcześniej. Produkt, który można by było polecić osobom posiadającym właśnie takie delikatne przebarwienia, ale też osobom, które szukają czegoś, co odświeży skórę po zimie, nada jej ładny kolor. Mamy również ekstrakt z winogron, a jak wiecie, winogrona posiadają antyoksydanty, a antyoksydanty również fantastycznie wpływają na naszą skórę. Mamy te lekkie detergenty, czyli preparat, który będzie oczyszczał naszą skórę po całym dniu. Mamy substancje, które będą złuszczały, czyli mamy te enzymy. Naprawdę bardzo ciekawy preparat, który chciałabym Wam dzisiaj polecić właśnie jako pierwszy. Nie jest on jakoś niesamowicie drogi, ale muszę Wam tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o właśnie takie peelingi pudrowe, peelingi proszkowe, to są to dosyć takie wydajne produkty, więc nawet mała pojemność, a starczy Wam na dosyć długo. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy odrobina takiego proszku, naprawdę uwierzcie mi, dosłownie odrobinka tego proszku, żeby stworzyć taką piankę, delikatną piankę, emulsję, którą rozprowadzicie na całej twarzy, szyi czy nawet dekolcie i bardzo ładnie ona aktywnie zadziała. Także pierwszy preparat, który Wam dzisiaj polecam, puder enzymatyczny od marki Pur Les. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest już zdecydowanie droższy i jest to marka profesjonalna, a mianowicie Dermalogica. Jak wiecie, ja tę markę bardzo lubię i przetestowałam bardzo dużo produktów tej marki. Mam takie swoje ulubione i jednym z nich jest właśnie preparat, o którym Wam dzisiaj opowiem. Co prawda w tej chwili nie posiadam akurat tej wersji. Mam tutaj takie małe, podróżne opakowanie troszeczkę innej wersji tego preparatu, bo w ofercie marki Dermalogica mamy właśnie ten, czyli taką wersję Daily Microfoliant i mamy też wersję Age Smart, czyli tej serii Age Smart, o której Wam dzisiaj opowiem. I powiem Wam też szczerze, że jeśli chodzi o ten preparat, to zużyłam chyba trzy opakowania.
Naprawdę fantastycznie się u mnie sprawdza i co jest ciekawe, to w jego składzie znajdziemy nie tylko substancje złuszczające enzymatyczne, ale znajdziemy również kwasy i, uwaga, aktywny węgiel. Swego czasu o aktywnym węglu mówiło się naprawdę bardzo głośno w tym naszym całym przemyśle kosmetycznym i praktycznie wiele marek, nawet tych drogeryjnych, wykorzystywało ten aktywny węgiel, bo wiemy, że on ma świetne właściwości oczyszczające dla naszej skóry. Takie właściwości detoksykujące, lekko złuszczające. Jest naprawdę fajną, aktywną substancją, którą warto gdzieś tam stosować w tych kosmetykach. No dobrze, ale zatrzymamy się na moment przy tym preparacie od marki Dermalogica. Skład tego kosmetyku, jak za chwilę zobaczycie, jest wyjątkowo ciekawy, bo mamy tutaj bardzo dużo różnych substancji aktywnych, które nie tylko będą działały złuszczająco i oczyszczająco, ale mamy również substancje przeciwzapalne jak niacynamid. To jest taki preparat, który możemy stosować codziennie w przypadku właśnie skór mieszanych, tłustych, takich, które borykają się z rozszerzonymi porami, które mają problem z nadprodukcją sebum, ale możemy go również stosować raz, dwa razy w tygodniu, jeśli posiadacie skórę normalną, suchą, jeśli skóra jest wrażliwa. Przypominam, pamiętajcie, żeby zawsze wykonać próbę uczuleniową. Ten preparat moim zdaniem nie posiada zapachu, chociaż słyszałam o tym, że niektórzy wyczuwają taki delikatny, specyficzny aromat. Być może jest on związany właśnie z tymi składnikami, które znajdziemy w formule, które posiadają jakieś tam swoje aromaty. Ja osobiście nie wyczuwam w nim nic. Natomiast uważam, że bardzo fajnie sprawdza się również w wieczornej pielęgnacji i rzeczywiście skóra po jego zastosowaniu jest taka, jakby to powiedzieć, czysta. Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiecie, ale czasami jak stosujemy różnego rodzaju kosmetyki oczyszczające, to mamy wrażenie, że jeszcze po ich użyciu no nie do końca ta nasza skóra jest taka czysta. A wyobraźcie sobie, że właśnie stosując ten preparat od marki Dermalogica macie takie wrażenie i dlatego też ja tak często po niego sięgałam swego czasu i kupowałam kolejne opakowania, bo fantastycznie się u mnie sprawdzał i to wrażenie takiej właśnie oczyszczonej, doczyszczonej skóry jest niesamowicie przyjemne. Poza tym po zastosowaniu tego typu preparatów nie ma też takiego efektu ściągnięcia, czego ja nie lubię. A jako posiadaczka skóry mieszanej i wrażliwej uważam, że jest to bardzo dobry preparat, ponieważ nie podrażniał mojej skóry wrażliwej, nic absolutnie się na niej nie działo, a wręcz zauważyłam przy dłuższym stosowaniu, co prawda zaznaczam, że ja nie stosowałam go codziennie, tylko co drugi dzień, przy dłuższym stosowaniu zauważyłam, że rzeczywiście te pory są dobrze oczyszczone i nawet miałam takie wrażenie, że są też lekko zmniejszone. Poza tym, moi drodzy, chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć jedną ważną sprawę, otóż te pudrowe peelingi, takie enzymatyczne, kwasowe, takie proszkowe, to są preparaty, które możecie używać tak naprawdę przez cały rok. Nawet jeżeli w składzie mamy kwasy, ponieważ kwasy są tam w bardzo niskich stężeniach. Więc absolutnie tutaj nie musicie się obawiać o to, że na przykład mamy wysokie promieniowanie, że już zaczyna się ten okres wiosenno-letni, odstawiamy sobie kwasy. Nie, te peelingi możecie spokojnie stosować przez cały rok. Oczywiście wiadomo, filtry to jest podstawa naszej pielęgnacji, a jak wiecie, ja staram się Was przekonać do tego, że filtry stosujemy przez cały rok, więc tutaj tak dodatkowo zaznaczam. No ale dobra, wróćmy do tego peelingu od marki Dermalogica. Co takiego znajdziemy tam w składzie? No i uwaga, troszkę tych substancji będzie. Zaczynamy od mikrokrystalicznej celulozy, mamy również sodę, mamy delikatne detergenty, mamy kwas jabłkowy, mamy papainę, lipazę, mamy subtylizynę, łagodne detergenty, to tak jak już wcześniej wspomniałam, krzemionkę, maltodekstrynę, puder węglowy, ekstrakt z ryżu, niacynamid, olejek pomarańczowy, ekstrakt z imbiru, olejek lawendowy, limonkowy, rozmarynowy, kwas mlekowy, puder ryżowy, kwas kokosowy, wyciąg z czerwonych alg, wyciąg z owoców tara, olejek szałwiowy, no i właśnie substancje tworzące formułę i zapachy. Czyli jak widzicie, no te zapachy gdzieś tam w tej formule są, ale ja kompletnie nie wyczuwam zapachu tego preparatu. Mamy te substancje tworzące formułę, no i zwróćcie uwagę, mamy właśnie te kwasy, o których Wam wspominałam, ale mamy również dodatkowo enzymy. Czyli tutaj połączenie kwasów i enzymów będzie nam dawało jeszcze intensywniejsze działanie oczyszczające. Mamy ten na przykład puder ryżowy, a puder ryżowy też bardzo fajnie sprawdza się właśnie w peelingach enzymatycznych czy tego typu preparatach.
Jak widzicie po składzie mamy niacynamid, który będzie działał przeciwzapalnie, ale zwróćcie uwagę, że mamy również ekstrakt z imbiru, a ekstrakt z imbiru też fantastycznie wpływa na produkcję, na regulację produkcji sebum, na stany właśnie wszelkiego rodzaju stany zapalne. Moim zdaniem genialny produkt, chociaż w wysokiej cenie, ale naprawdę wart uwagi. I tutaj jeszcze zaznaczę, że jeśli chodzi o markę Dermalogica, to ten produkt i wiele produktów marki Dermalogica możecie kupić w różnych pojemnościach, w takich mniejszych podróżnych, o właśnie, jak na przykład ta, ale możecie też kupić w takich dużych pojemnościach. Oczywiście lepiej się opłaca zainwestować w większą pojemność, która starczy Wam zdecydowanie na dłużej, ale jeśli chcecie przetestować kosmetyk i chcecie sprawdzić, czy on rzeczywiście tak dobrze działa, no to taka mała pojemność to jest bardzo dobre rozwiązanie. Czas nam ucieka, a ja muszę Wam jeszcze przedstawić kolejne trzy preparaty. I tutaj będzie coś, co w ogóle, powiem Wam szczerze, to był pierwszy, mój pierwszy preparat, właśnie taki proszkowy, pudrowy, który kiedykolwiek w życiu przetestowałam i to było naprawdę kilka lat temu. A mam tutaj na myśli markę Yasumi. Jest to kolejna marka gabinetowa, która również tworzy produkty do stosowania w domu i to jest właśnie taki puder oczyszczający, eksfoliujący, rozjaśniający, który też ma bardzo ciekawy skład. No i powiem Wam, że od niego tak naprawdę to się wszystko u mnie zaczęło. Bo ten produkt tak dobrze się u mnie sprawdzał w pielęgnacji. Ja chyba nawet opisywałam go gdzieś na moim blogu kilka dobrych lat temu, że regularnie do niego wracałam. Później dopiero dowiedziałam się, że też inne marki kosmetyczne tworzą tego typu produkty, więc zaczęłam sobie stosować. Ale jak widzicie, mam kolejne opakowanie, bo naprawdę bardzo lubię ten produkt. Opakowanie ma 50 ml. Przydatność zawsze macie na opakowaniu, tutaj akurat jest 12 miesięcy. Bardzo ciekawa również formuła, super delikatnie się pieni. Można go stosować codziennie lub raz, dwa razy w tygodniu. Absolutnie nie podrażnia mojej skóry wrażliwej. Fajnie sprawdza się właśnie tak w zastosowaniu co drugi dzień, kiedy chcę dodatkowo doczyścić moją skórę. Świetny, naprawdę słuchajcie, świetny preparat, zresztą jak wszystkie, o których Wam dzisiaj opowiadam. Ale zatrzymamy się na chwilę przy składzie i powiem Wam teraz, co tutaj z kolei znajdziecie w tym produkcie. No dobrze moi drodzy i zaczynamy od humektantu, mamy łagodne detergenty, mamy puder kukurydziany, talk, mamy kwas salicylowy, maltodekstrynę, alantoinę, ekstrakt z limonki, związki zapachowe, puder aloesowy, barwniki i zapachy. Jak widzicie skład nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, ale słuchajcie, mamy kwas salicylowy, a kwas salicylowy wielokrotnie Wam opowiadałam, że jest fantastyczny, jeśli chodzi o skórę mieszane i tłuste. Bardzo ładnie, delikatnie złuszcza, doczyszcza skórę, oczyszcza pory skórne. Świetny, świetny w swoim działaniu i uważam, że niedoceniony, jeśli chodzi o kwasy. Ale mamy tutaj właśnie też substancje łagodzące, czyli tak jak powiedziałam Wam wcześniej, można spokojnie ten puder stosować również w przypadku skór wrażliwych. Pamiętajcie o wykonywaniu zawsze próby uczuleniowej przed zastosowaniem tego typu kosmetyków z kwasami czy z enzymami. Kolejny kosmetyk, który jakiś czas temu trafił do mojej, powiedziałabym, szafki kosmetycznej. Pokazywałam Wam go zresztą jakiś czas temu na moim Instagramie, kiedy go kupiłam i dostałam wtedy od Was bardzo dużo takich pozytywnych wiadomości, że jest to jeden z Waszych ulubionych kosmetyków właśnie tego typu, czyli takich enzymatycznych, pudrowych, proszkowych peelingów i mam tutaj na myśli markę Sensai. Być może u większości Was ten kosmetyk dobrze się sprawdza. Znam takie osoby, które mówią, że on kompletnie nic nie robi. W moim przypadku sprawdza się również fantastycznie i potwierdzam to, co pisaliście mi w wiadomościach, gdzieś tam w komentarzach, że to jest naprawdę dobry produkt. Tutaj mamy już kosmetyk z tej półki selektywnej, czyli coś, co dostaniemy m.in. w perfumerii Douglas. Również mamy dosyć sporą pojemność, 40 gramów, 12 miesięcy przydatności. No i teraz tak, tutaj konsystencja też jest przyjemna, też fajnie łączy się z wodą, bardzo fajnie pracuje na skórze, możecie też go zostawić na troszeczkę więcej, żeby uzyskać ten lepszy efekt. Też sprawdzi się tak naprawdę do każdego typu skóry, niesamowicie wydajny produkt, chociaż wiadomo, kosztuje nieco więcej, no bo tak jak mówię, mamy tutaj markę selektywną. Co znajdziemy w jego składzie? No i uwaga, zaczynamy od tych delikatnych, lekkich detergentów, które będą działały
oczyszczające. A następnie mamy talk, mamy znowu puder kukurydziany, kaolin, mikrokrystaliczną celulozę, karaginian, wodę, puder jedwabny, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, wyciąg z mydło drzewa, hydrolizowany jedwab, wyciąg z rzęszenia, krzemian glinu, pochodną glukozaminy, wyciąg z pachnotki, proteazę, lipazę, barwnik, zapach, konserwant czy rozpuszczalnik. Czyli te substancje, które będą tworzyły nam formułę tego produktu. Widzicie, mamy tutaj kwasy, mamy tutaj enzymy, mamy tutaj ten puder jedwabny, ten ekstrakt jedwabny, który również będzie fantastycznie wpływał na naszą skórę, bo oprócz tego, że te połączenie tych składników będzie oczyszczało, delikatnie złuszczało, rozświetlało naszą skórę, to jeszcze będzie na skórze tworzona taka delikatna powłoczka, która będzie ją dodatkowo chronić. Co prawda, pamiętajcie, to są produkty, które zmywamy, więc tak naprawdę one nie pozostają długo na naszej skórze, nic jakoś tutaj specjalnie się na tej skórze nie utrzymuje, zwłaszcza, że po nich nakładamy kolejne produkty pielęgnacyjne, ale to jest znowu taki kosmetyk, który nie podrażnia, nic absolutnie ze skórą się nie dzieje, nie powoduje ściągnięcia tej skóry, nie powoduje jej przesuszenia, ale właśnie dobrze oczyszcza, rozświetla, rozjaśnia, oczyszcza nam pory, wpływa też na nadprodukcję sebum, więc fantastyczna sprawa dla osób, które posiadają skórę mieszaną, tłustą. Mimo tego, że cena jest wysoka, uważam, że jest to naprawdę dobry i godny polecenia kosmetyk. Ale na zakończenie dzisiejszego filmu zostawiłam coś, co jest zdecydowanie najtańsze i można by było powiedzieć, że jest też nowe, bo jakiś czas temu pojawiło się w ofercie marki Faceboom. Tak, jest to marka, którą dostaniecie w drogerii i w ofercie mamy również bardzo ciekawy taki pudrowy, proszkowy peeling. Co prawda nie ma tutaj kwasów, ale mamy tutaj enzymy, które będą działały złuszczająco, rozświetlająco i oczyszczająco na naszą skórę. Znowu mamy fajnie komponujący się z wodą preparat o bardzo delikatnym zapachu, super działa na naszą skórę, nie podrażnia, nie przesusza, nada się tak naprawdę do każdego typu skóry, można go stosować codziennie w wieczornej pielęgnacji lub raz, dwa razy w tygodniu. I co znajdziemy w składzie tego pudru od marki Faceboom? Moi drodzy, zwróćcie uwagę, że skład jest, powiedziałabym nawet, bardzo naturalny. Mamy tutaj takie substancje jak glukoza, puder ryżowy, kaolin, delikatny detergent, kalaminę, alginian, mamy puder owsiany, mamy ekstrakt z ananasa, ekstrakt z papai, olej ze słodkich migdałów, olej abisyński, a z awokado, ekstrakt z owoców acai, olej roślinny, mamy maltodekstrynę, zapachy i te substancje, które będą tworzyły naszą formułę tego produktu. Także widzicie, mamy ten ekstrakt z ananasa i ekstrakt z papai, czyli te enzymy, które będą działały oczyszczająco, złuszczająco i rozświetlająco na naszą skórę. Mamy również inne substancje aktywne, które będą działały na naszą skórę podobnie jak wszystkie poprzednie produkty, o których Wam opowiadałam, ale tutaj w przypadku tego kosmetyku cena jest naprawdę niska, więc jeśli macie mały budżet i szukacie fajnego tego typu produktu, to polecam Wam właśnie zacząć od marki Faceboom i przekonacie się, że tego typu rozwiązanie, właśnie takich peelingów pudrowych, takich proszkowych, to jest całkiem ciekawa pielęgnacja, dodatkowa pielęgnacja, którą możecie wprowadzić codziennie lub właśnie raz, dwa razy w tygodniu. No dobrze, mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam opcje tak naprawdę dla każdego. Czyli to, co powiedziałam wcześniej, mamy drogie kosmetyki profesjonalne, mamy kosmetyk selektywny, ale mamy też propozycję zdecydowanie tańszą tak jak mówię, no, mamy tutaj zastosowanie do różnych typów skór. Mamy różne substancje aktywne, mamy połączenie enzymów z kwasami, albo same kwasy, albo same enzymy. No wybór widzicie sami, że jest naprawdę ogromny i jeśli poprzeglądacie sobie oferty różnych marek, to myślę, że zauważycie właśnie tego typu produkty. Pojawiają się one zdecydowanie częściej, a mogą stanowić albo właśnie taką dodatkową pielęgnację oczyszczającą, albo też uzupełnienie Waszej codziennej pielęgnacji. Tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jakie kosmetyki makijażowe
wartościowe stosujecie, jakie stosujecie kosmetyki w pielęgnacji, czy używacie codziennie filtrów. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Także linki do tych produktów, o których dzisiaj Wam opowiedziałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!